witam bardzo serdecznie na zajęciach w Kośmidrach. Jestem Marysia. A to mama Marysi. Dzień dobry, nazywam się Gosia Bednarek. Witam serdecznie na dzisiejszych zajęciach przyrodniczych. Niestety nie możemy być z wami tak na żywo, więc nagrałyśmy specjalnie dla was filmik. Dzisiejsze zajęcia o czym będą, Marysiu? Co łączy pszczelarza z botanikiem? Dokładnie. O tym dzisiaj będziemy mówić. Co takiego łączy pszczelarza i botanika? Czy to w ogóle się łączy, czy to się w ogóle nie łączy? Ale od czego trzeba zacząć? Przede wszystkim od tego, co to są pszczółki, prawda? Marysiu, co ty masz w rączce? Pokaż. Pszczółki to owady, które są jednymi z najważniejszych owadów w życiu człowieka. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ pszczoły zapylają 70% wszystkich roślin na kuli ziemskiej. Z czego 90% roślin to jest nasze pożywienie. Tak? Czyli to, co my jemy. Jabłuszka, gruszki, pomidorki. To wszystko, co my jemy właśnie, 90% żywności mamy dzięki tym owadom. Prawda? One zapylają rośliny. Będą poza tym dwa... A pod koniec będziemy rozcierać liście, zobaczymy jakie będą kolory. Dobrze, Marysiu, to pod koniec. Na razie opowiadamy trochę o pszczółkach, prawda? Wracając do pszczółek i do roślin, nie tylko te pszczoły, które my znamy, które mieszkają w ulu, pszczoły miodne, zapylają rośliny, ale również... Samice. Nie samice, samotnice. Samotnice. Pszczoły samotnice, takie, które żyją same, nie mają tak rodzin jak pszczoły miodne, nie żyją w takich rodzinach. Tylko pszczoły samotnice również zapylają roślinki. Pokażę wam tutaj na zdjęciach, przygotowaliśmy. Marysia trzyma swoją pszczółkę, żeby nam coś nie powplątała, nie powróciła za mocno. Spójrzcie tutaj. Specjalnie uciłam metkę, żeby to wyglądało jak prawdziwa. No, jest prawie jak prawdziwa, Marysiu. Tylko potrzebny i ten szaczek jest potrzebny. Nie wiem, czy dobrze widać. Czekaj, wszystko poleciało. Widzisz, Marysiu? Już momencik. Bo włączy... O, spójrzcie tutaj. Nie wiem, czy dobrze widać. No, mam nadzieję, że tak. Marysia, widać? Spójrz, tak, widać. Poczekaj. Tutaj mamy właśnie pszczoły samotnice. Niektóre z tych pszczół samotnice. Możesz? Poczekaj, potrzymaj. No. Masz, pokażesz do tu są te, widać? Tak. A tutaj są te, nie. Tu takie zrobią dziurki w drewnach na przykład. Marysiu, ale nie widać tych, zobacz, musisz pokazać lepiej tablet. O tak? Mhm. Jak widzicie, takie pszczółki, o. Musisz tablet dobrze pokazywać. O. A tu nie. I wróć do mnie. Wróć, szybciutko, wróć. Ja pokazałam moje szaszłyki. Marysia pokazała wam właśnie pszczoły samotnice, jakie są. To są lepierki, które robią takie domki tymczasowe dla swoich dzieci z piasku, z ziarenek, z ziemi. Są miesierki, są pszczolinki, czy takie najczęściej chyba spotykane murarki ogrodowe. Te pszczoły również zapylają owady, zapylają kwiaty. I chyba warto powiedzieć teraz, co to jest te zapylenie, prawda? O co w tym wszystkim chodzi? Tutaj Marysia dla was narysowała taki piękny rysuneczek. Zobaczcie. O. Tak, widać go doskonale. To jest budowa kwiatu. Ja wam teraz tu powiem, o co chodzi w takim kwiatku. Kwiatek składa się z płatków korony. To niebieskie, co mamy tutaj, to są płatki korony. Następnie mamy zielone listeczki przy kwiatku, to są działki kielicha. Tutaj mamy dno kwiatowe, tu mamy zalążnię, w której rozwijają się nasionka, tu mamy słupek tak zwany, a tu te kreseczki, to są pręciki. Na górze każdy pręcik ma pylnik. To jest to, co na którym jest pyłek kwiatowy. A teraz Marysia, powiedz mi, gdzie może być
Coś, co pszczółki lubią w kwiatuszku. Tu muszą się grzebać bardzo. Pszczółki? No. Grzebać się muszą? No. Ale po co się pszczółki do tego wgrzybują? Co one tam szukają w tym kwiatku? Szukają nie pyłku, tylko... Czego szukają pszczółki? Jak myślisz? Skarbów? Nie, nie szukają skarbów. Pszczółki z kwiatuszka zjadają nektar. Każdy kwiatek ma dużo nektaru w sobie. I właśnie nektar jest podstawowym pożywieniem pszczół. I z nektaru właśnie pszczółki robią miód. Pyłek, który znajduje się na tych pylnikach, również jest pszczołom potrzebny. I zbierają go do takich specjalnych koszyczków, które mają na nóżkach. Natomiast nektar wypijają prosto do buzi. Gdzie ten nektar się znajduje? Marysia nam uciekła na chwilkę. Gdzie ten nektar w kwiatuszku się znajduje? Marysiu, chodź szybciutko do nas. Pokażesz, gdzie znajduje się nektar w kwiatuszku. Jak myślisz? Gdzieś tutaj na samym dnie? Tak. Tutaj na samym dnie, koło pręcików, znajdują się komóreczki, które mają nektar. I pszczółka, żeby dostać się do nektaru, musi się bardzo mocno w ten kwiatek wgrzebać. Tam grzebie się, cała grzebie. Przez ten czas te pylniki, które tutaj są na pręcikach, obsypują tą pszczółkę całą pyłkiem. Wam może pokazałem, nie wiem... Nie wiadomo, czy tego będzie widać. Czy w ogóle się tam dokopię? No nie, to na tym chyba się nie dokopiesz, Marysiu. Na tym kwiatku nie będzie widać, wiesz? Czekaj. Następnie pszczółka z takiego kwiatuszka przelatuje do drugiego kwiatuszka. Mam. Cała obsypana... Nie, Marysiu, tutaj nie. Cała obsypana jest pyłkiem z tego kwiatka. Przelatuje do drugiego kwiatuszka i tam zostawia ten pyłek na słupku, słuchajcie. Jak taki... pyłek spadnie na ten słupek dzięki pszczółce, to ten pyłek zaczyna tutaj kiełkować w tym słupeczku. Robi się taki jakby korzonek, który prowadzi prosto do zalążni. I wtedy... Jeszcze. Czekaj, Marysiu, spokojnie, wiesz, mama to tłumaczy. I jak ten pyłek właśnie tutaj wykiełkuje, prawda, to wtedy rozwijają nam się nasionka i rozwijają nam się owoce. I to się nazywa zapylenie. Marysia, powiesz jeszcze raz, jak się nazywa ten proces? Zapylenie. Zapylenie. Kiedy pszczółka przenosi pyłek z jednego kwiatka na drugi. Jak ona przelatuje taka pszczółka? Słuchajcie, tu mamy naszą pszczółkę, prawda? Zobaczcie, ona sobie leci, siądzie sobie na ten kwiatuszek. Tutaj pogrzebie się w kwiatuszku, pogrzebie. Obsypie się cała pyłkiem i furu, na drugi kwiatuszek, prawda? I jeżeli ona będzie tak sobie latała, to będzie zapylała wszystkie te kwiatuszki. Będzie mieć dużo, dużo owoców. Co Marysiu chciałaś powiedzieć? Że to wygląda jak kwiat, ale to nie jest kwiat, to jest owoc. A to musisz bardziej to pokazać, wiesz? Do kamerki naszej musisz to bardziej pokazać. Jak myślicie, że to jest kwiat? To jest kwiat, to jest owoc. No, bo to jest kolorowe, ale to już to jest owoc. To jest to, co powstało z kwiatka. Wcześniej było kwiatuszkiem. Słuchajcie, wiecie już teraz, co pszczółki zbierają w kwiatkach, prawda? Po to właśnie rośliny wytwarzają kwiaty. Tutaj zobaczcie, jakie mamy piękne kwiaty. Po to wytwarzają kwiaty, żeby stać się atrakcyjne dla pszczółek, żeby pszczółki mogły je zapylać. Mają przeróżne kolory, różne płatki, wielkości, kształty. Po to robią te roślinki, żeby pszczółki chciały do nich przylatywać. Tak samo jak kobiety stroją się dla panów, prawda, malują się, ładnie się ubierają w sukienki, kolorowe bluzki. Tak samo kwiaty, właśnie rośliny, wytwarzają przeróżne kwiaty. Ale nie jest to też tak, że każda roślina ma tyle samo płatków. Nie płatków, Marysiu. Tyle samo znaczy dla pszczółek. Nie każdą roślinkę pszczółki lubią odwiedzać, a po prostu niektóre rośliny bardziej lubią, tak? Odwiedzać. Jakie roślinki, Marysia, znasz, które lubią pszczółki odwiedzać? Jododajce.
Tak, tak, coś ci gdzieś świta. Są takie rośliny, które nazywają się miododajne. Te rośliny. Miododajne. Miododajne. Te rośliny wytwarzają bardzo dużo nektaru i są właśnie dzięki temu bardzo dla pszczół atrakcyjne. Pszczółki je lubią. Pszczelarz musi te rośliny znać, które pszczółki bardzo lubią. Bardzo dobrze. Czyli musi zapytać się botanika. Musi być dobrym botanikiem i być pszczelarzem. Tak. Marysia wyprzedziła to, co chciałam powiedzieć. Właśnie ta znajomość roślin powoduje, że dobry pszczelarz wie, gdzie może ustawić swoje ule, żeby pszczółki latały bardzo chętnie na kwiaty. Te rośliny miododajne właśnie mają bardzo dużo nektaru w sobie. Czasem one zachęcają pszczoły przez bardzo silny zapach, zwabiają je, mówiąc: słuchajcie, lećcie tutaj do mnie, ja mam bardzo dużo nektaru. Czasem właśnie bardzo kolorowo wyglądają, bardzo ładne płatki mają. I mogą też ładnie pachnąć. Tak, właśnie mówiłam o tym, że ładnie pachną. Do takich roślin miododajnych, takich zaliczamy, Marysiu, jakie? No zaliczamy na przykład grykę, zaliczamy miododajne. Tak, ale to jakie to są roślinki, mama mówi teraz? Grykę, i każdy na pewno z Was słyszał o miodzie gryczanym, który jest taki bardzo charakterystyczny w smaku, taki intensywny. Mamy facelię, mamy nawłoć, która porasta nam łąki. I mamy też zwykły miód. No zwykły miód. Zwykły miód to jest miód wielokwiatowy, czyli takich z różnych kwiatków. Bardzo lubią też pszczoły drzewa, takie jak lipy czy akacje. I słyszeliście na pewno o miodzie lipowym, czy miodzie akacjowym. Jesienią pszczółki lubią latać na wrzosy, więc jest też miód wrzosowy. Ale też na przykład niektóre rośliny dają bardzo dużo pyłku, nie tylko nektaru, ale pyłku. I taką rośliną jest na przykład bluszcz, który kwitnie praktycznie tak niepozornie. Te kwiaty nie są jakieś wyjątkowo atrakcyjne, ale mają bardzo dużo pyłku i właśnie pszczoły bardzo ten pyłek lubią i karmią potem swoje młode właśnie tym pyłkiem. A co, Marysiu, dla Ciebie najładniej pachnie? Marysia chce powiedzieć? Róża, miododajny, jabłek, kwiaty. Też pachną Ciebie bardzo ładnie? No, stokrotki. Też pachną szybciutko, bo nam się czas zaraz. No, niektóre to nie lubię, z pomidorów to nie lubię. Z pomidorów nie lubisz zapachu. Właśnie, ale na przykład pszczółki coś w tych pomidorkach czują. My na przykład nie wiemy, jak te kwiatki, tak, że one są tak bardzo atrakcyjne dla pszczółek, bo dla nas ten zapach nie jest w ogóle nie jest atrakcyjny. Kura potwierdzi. Nie wiem, czy kura potwierdzi. W każdym bądź razie właśnie pszczoły lubią też pomidorki, prawda, kwiatki z pomidorków. I co jeszcze? Właśnie taki... Teraz powiem Wam, co łączy tego pszczelarza z botanikiem. Wiadomo, że pszczelarz to jest osoba, która hoduje pszczoły. Ma ule i po to hoduje pszczoły, żeby mieć z nich, tych pszczół, miód, prawda? A botanik zajmuje się kwiatami. A botanik zajmuje się w ogóle roślinami, nie tylko kwiatami, prawda? Więc... No i te... musi pójść pszczelarz do botanika, żeby zapytać się, jakie kwiaty posadzić. No nie tylko, że musi pójść do botanika, właśnie taki pszczelarz powinien być bardzo dobrym botanikiem. Bo każdy pszczelarz, który chce mieć sukces i chce mieć jak najlepsze rodziny pszczele, jak najwięcej miodu z tych pszczółek uzyskiwać, powinien się bardzo dobrze znać na roślinach. Dlaczego? Ponieważ niektóre rośliny, tak jak mówiłam wcześniej, są miododajne. I taki pszczelarz musi znać te rośliny, wiedzieć, kiedy one rosną, kiedy one zakwitną. Tak, musi dokładnie, to co Marysia mówi, musi wiedzieć, kiedy takie rośliny kwitną, prawda, które to są rośliny przede wszystkim, te miododajne, jakie są terminy kwitnienia, czyli w jakich okresach one kwitną, jak długo kwitną i jak je uprawiać i pielęgnować. Wtedy
będzie miał sukcesy w hodowli swoich pszczółek. Na przykład kiedyś, gdy było lato i spadały jabłka, było tak mało, to wtedy pszczoły na przykład zbierały. A potem teraz już nie zbierają, bo ich nie ma. Tylko że Marysiu, pszczółki z jabłek nie zbierają akurat niczego. One siedzą... One tam wydobują sok. Jeżeli chodzi o kwiaty właśnie, o to znajomość terminu kwitnienia, jeżeli pszczelarz zna ten termin kwitnienia różnych roślin miododajnych, może swoje ule przestawiać, prawda? Najpierw z takimi ulami wczesną wiosną pojedzie gdzieś... No, gdzie on może wczesną wiosną pojechać? No, do sadów jabłoniowych albo do sadów śliwkowych, wiśniowych, czereśniowych, tam gdzie kwitną właśnie drzewa sadownicze. Następnie może udać się z takimi swoimi ulami do gdzieś, gdzie są pole rzepaku, prawda? Rzepak bardzo obficie kwitnie i pszczółki bardzo lubią rzepak. Może także wystawić swoje ule na pole gryki, pole faceli, może je zawieźć tam, gdzie kwitną lipy czy akacje, ale również może sam, jeżeli ma kawałek ziemi, sam posiać takie rośliny, które pszczoły lubią, które będą pszczółkom służyły. Dlatego każdy pszczelarz jest bardzo dobrym botanikiem, musi być bardzo dobrym botanikiem, aby dbać o swoje pszczółki. Marysiu, chodź teraz do mnie, pomożesz mi w zadanku. Marysia już poleciała zbierać jabłuszka. Powiem jeszcze Wam teraz o kwiatach. Skąd to się bierze, że te kwiatki właśnie są takie kolorowe, że one tak się stroją? Spójrzcie, tu mamy białe rośliny, białe kwiaty, tu mamy takie kremowo-różowe, a tu mamy całkowicie czerwone. Marysia przyniosła nam jeszcze pomarańczowe nagietki, prawda? I tutaj mamy jeszcze jakiś różowy kwiatuszek. Jest jesień, jest zimno, więc tych kwiatów jest teraz bardzo mało. I pszczół jest bardzo mało. Pszczółki też już nie latają, więc te kwiatki, które Wam pokazywałam, nie są odwiedzane przez pszczoły, ale nie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć o tym, skąd się biorą takie kolory właśnie w kwiatach, w płatkach kwiatków. Te kolory, tak samo jak i w listkach, są tutaj cały czas, prawda? I nazywają się, w zależności od tego właśnie, jaki jest to kolor, różnie się nazywają. W zielonych listkach i w zielonych częściach rośliny znajdują się chlorofile. To jest barwnik zielony w roślince, chlorofil. Natomiast mamy jeszcze pomarańczowe karotenoidy. Widzicie, tu mamy pomarańczowy. Czy też fioletowe, czerwone ksantofile. I ile takiego barwnika znajduje się w danym kwiatku, w danej roślince, im więcej takiego barwnika się znajduje, tym ten kolor jest właśnie taki bardziej intensywny, czy bardziej widoczny. Tu mamy, wiadomo, większość karotenoidów, a tutaj mamy większość ksantofili. Natomiast zielone listeczki zawierają przede wszystkim chlorofil. Chcieliśmy z Marysią pokazać Wam takie proste doświadczenie, które można zrobić u siebie w domu, aby sprawdzić, jakie barwniki tak naprawdę kryją się w tych naszych roślinkach. Marysia, chodź, pomożesz mi. Do tego celu użyjemy takich miseczek. Z czym? Z taką pałeczką. Ubijaczką. Tak? Ubijaczką. Marysia, ale nie machaj teraz, bo zagłuszasz. Ta miseczka z tą ubijaczką nazywa się moździerz. Jajka. Ja to taki, wiesz, to jest taki defekt. To jest moździerz. Zamiast moździerza w domu do tego można użyć blendera zwykłego. My w sadzie tutaj nie mamy prądu, więc używamy moździerza. Natomiast Wy w domu możecie z rodzicami użyć blendera. Ja wzięłam sobie zielony listek. Ja chciałam zielony. Coś zielony? No to proszę, Marysiu. To Marysia ma zielony listek. Natomiast ja... To siasiaki w końcu. Czekaj, bo nie... No, który bierzesz? To pokaż. A Marysia bierze czerwony, tak? Bez różnicy, jaki to jest listek, skąd go weźmiecie, jakikolwiek, byle był zielony, a drugi może być czerwony.
Możemy też wziąć kwiatki, prawda, które tutaj mamy. Ja może, mam że kwiatek, Marysia, chcesz wziąć? No, to masz, proszę to masz bardzo. Tutaj. To nie, to wyrzuć to po prostu tutaj. To ja Marysi dam kwiatuszka, słuchajcie. O, zobaczcie. Marysia będzie robiła z kwiatuszka, a ja będę robiła z listeczków zielonych. Takie listeczki i kwiatuszki bardzo drobno trzeba poskubać. No i nie musisz skubać. Ty nie musisz, ty płateczki tylko wyrywasz. Bardzo drobno trzeba poskubać do naszej miseczki. Jeżeli mamy blender, to też przydałoby się troszeczkę blenderować. Te listki obskubać. Nie trzeba wcale dużo tych listków. Dobra. Mogę jeszcze trochę? Ty nie, wystarczy ci. Marysiu, wystarczy. Bo szkoda kwiatków. Ale jeszcze jeden. To jeszcze masz jeden malutki. Więcej nie. Ale nie, dobra, dzięki. I to należy dokładnie rozetrzeć. Marysia swoją wijaczką, ja swoją. Będzie fioletowy mój. O taką, Marysiu, możesz porozcierać, prawda? Wtedy jest lepiej. Wy będziecie robić to samo, tylko te, że z pomocą blendera. Chyba, że macie właśnie taki moździerz w domu. Czasem mama ma w kuchni na przyprawy różnego rodzaju. Dasz tego? Do takiej papki naszej dodajemy zwykły, najzwyklejszy zmywacz do paznokci. Albo... Poczekaj, Marysiu. Który zawiera aceton. To jest ważne, żeby to był zmywacz z acetonem. Albo spirytus. Zmywacz jest tańszy, dlatego jak korzystam ze zmywacza, odrobinę tego zmywacza wlewamy do naszej papki. Ten zmywacz albo spirytus powoduje, że barwniki zawarte właśnie w liściach czy w kwiatkach przedostają się do tej naszej papki. One się rozkładają, rozpuszczają. Ja akurat potwierdzam, że ten aceton czy to... Tak? Bo zmywasz. Do paznokci. Spójrzcie, tu mam taką papkę. Nie jest papka zielona. Nie trzeba tego dużo, naprawdę wystarczy odrobinka, żeby doświadczenie nasze wyszło. O tak, to jest moje. A to Marysi. Marysi czerwona papka. Więcej zostało na razie na tej gałce, ale my to zbierzemy. Fioletowe. Zbierzemy my to do kupeczki zaraz. Fioletowe. Jeszcze rozcieramy, Marysiu. Jeszcze to porozcieramy chwilkę. No i papka moja już jest gotowa. Następnie, słuchajcie, bierzemy białe filtry do kawy. Takie zwykłe, najzwyklejsze filtry do kawy. Ja już tutaj wcześniej przygotowałam takie paseczki, o, pocięte. Pocięłam taki filtr. Poczekaj, Marysiu, o, zobaczcie. Na takie paseczki. Proszę, Marysiu. Taki paseczek. To wygląda trochę jak ta, jak bibuła. Trochę jak bibułka wygląda, a tak. A może to być w ogóle bibuła? Nie, bibułka się jednak do tego nie nadaje. Lepszy jest filtr do kawy. Chociaż nie próbowałam z bibułą. Taki filtr, końcóweczkę tego filtra, jakiś centymetr. O nie. Zanurzamy w tej naszej papce, oklejamy to dokładnie. Słuchajcie. O. Zobaczcie, ja mam zielony. Pójdę pokazać. Pokaż, Marysiu, mój i twój. Pokaż pod skrzydłem. A mój jest bardzo ten. No ale szybciutko. Szybciutko idź. Pokaż. Niżej, 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 bo nie widać. O, dobra. Ten wróć. Taki ładny, a ten taki brązowaty. Następnie bierzemy ten aceton, czy też spirytus, tym razem wezmę spirytus, do kieliszeczka. Nalewamy odrobinkę. Odrobinkę tego spirytusu do kieliszeczka. Czekaj, Marysiu, poczekaj sekundkę. Spójrzcie, tutaj jest. Naprawdę niewiele potrzeba. I zanurzamy tą kolorową końcówkę tego naszego papierka właśnie w tym spirytusie, czy też w tym acetonie. Spójrzcie, tutaj widać, jest to zanurzone, tylko ta końcóweczka. Reszta jest tutaj, się tak nam ma. Można przymocować to do jakiegoś ołóweczka, czy do czegoś innego. I to, Marysiu, już skończ teraz, żebyś nie zagłuszała nam tutaj. I to zostawiamy. Już po paru minutach będziemy widzieć, co się z tym dzieje. Natomiast wiadomo, że nie mamy tyle czasu, aby Wam to pokazać, jak to się będzie robiło. Przygotowałyśmy już z Marysią to wcześniej. I tutaj mam takie paseczki z wynikami już. Słuchajcie.
Marysia pokaże w ten sposób. Najpierw zielony. O. Spójrzcie. Na samym początku Marysia tutaj pokazuje do kamerki. Trzymaj Marysiu troszeczkę dalej od kamerki, wiesz, żeby się. O, tak, tak. No, tak, żeby było widać. Może być tak? Trochę za blisko, wiesz, bo tutaj ostrość nie idzie. Widać na tym paseczku, że z zielonej papki, którą miałam, wyszły mi różne kolory, tak? Wyszedł mi kolor zielony, ale również wyszedł mi kolor żółty i kolor pomarańczowy. Gdybym zostawiła to... Poziom czarny! To czapla, Marysia. Gdybym zostawiła na dłużej ten paseczek, Marysiu, ale wróć trochę z tym paseczkiem z powrotem, dobrze? Gdybym zostawiła dłużej ten paseczek w spirytusie, prawdopodobnie wyszedłby mi jeszcze kolor czerwony, ale że zbyt długo go nie miałam, więc mam tylko żółty i zielony i pomarańczowy. I to, te kolory wyszły właśnie z tej naszej zielonej papki. Natomiast co wyszło nam z czerwonej papki? Spójrzcie. Marysiu? O, ostrożnie tylko. Z czerwonej papki również wyszły nam troszeczkę niżej, Marysia. Taki dalej. Odsuń. Odsuń, Myszko. Ale ja bym taki wyszedł nam, taki żółty, nie wiadomo, czy wy go widzicie. O, i taki tu. Tak, wyszedł taki żółty, prawda? Widzimy, że z czerwonej papki wyszedł nam żółty kolor, jak również czerwony. I prawdopodobnie, gdybyśmy go zostawili jeszcze na dłużej, wyszedłby nam troszeczkę gdzieś kolor zielony. Daj, Marysiu, chodź do mnie tutaj. Nie ruszaj tej kamerki. Zamiast skór to są... Marysiu, chodź. No. Gołębie białe. Chodź tutaj do mnie, kochanie. Chyba, że chcesz już iść, co? Czy nie? Zaraz pójdziesz. Zresztą kończymy za chwilę. Więc to jest takie doświadczenie, które pokazuje nam, jakie kolory, jakie barwniki tak naprawdę siedzą w naszych roślinach. Czyli w zielonych liściach mamy również żółty barwnik, pomarańczowy i czerwony barwnik. W czerwonych płatkach i liściach mamy kolor żółty, zielony, pomarańczowy i też kolor czerwony. Ale ważne jest właśnie, żeby wiedzieć, że w tych wszystkich roślinkach te barwniki występują jednocześnie. Prawda? Stąd właśnie biorą się kolory kwiatów, kolory roślin. Zachęcam Was do zrobienia takiego doświadczenia domowymi sposobami. Chodź, Marysiu, pożegnać się. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy za dzisiejsze zajęcia. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze kiedyś w realu i będę mogła Wam gdzieś na łące w ogrodzie opowiedzieć więcej na temat kwiatów i roślin. O, Muszka też się z Wami żegna szczekaniem. Serdecznie Was zapraszam do obserwacji pszczółek, do obserwacji kwiatów, na które kwiatki pszczółki lubią latać. Jak chcecie być pszczelarzami dobrymi, to musicie być i botanikiem. Bardzo ważne właśnie to, co Marysia powiedziała. Każdy pszczelarz musi być bardzo dobrym botanikiem, jeżeli chce być dobrym pszczelarzem i osiągać sukcesy. Więc jeszcze raz dziękuję serdecznie i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia.